tak, że my mamy głupie społeczeństwo, że my mamy społeczeństwo, które nie dorasta do tego, żeby serwować czy proponować im ambitne treści. Telewizja właśnie zamiast edukować, dostosowuje się do gustów jakiejś szerokiej grupy publiczności. I bardzo często to są właśnie gusta takie, powiedziałabym, bardzo średnie, bardzo przeciętne. I stąd mam wrażenie, że brakuje takich programów telewizji, jak kiedyś były przed laty, jak na przykład Pegas, jak Sonda, jak Kabaret Starszych Panów, jak Kabaret Olgi Lipińskiej. To znaczy takie programy, które rzeczywiście były formą po pierwsze dialogu na temat różnych rzeczy, kultury, sztuki, nauki, polityki, bardzo otwarte, bardzo dla ludzi przede wszystkim z otwartymi umysłami. Ja zawsze wierzyłam w widza. Wychodzę z takiego założenia, że robiąc jakikolwiek spektakl, czy film, czy realizując jakikolwiek happening, na przykład teraz robiłam Erę Szefera, ja bardzo wierzę w widza. To znaczy ja nie uważam, że ja jestem w jakikolwiek sposób mądrzejsza, że ja więcej od tego widza wiem. Myślę sobie, że widz jest na tyle zdolny, że jest w stanie absolutnie wejść w jakikolwiek dyskurs na temat wszelkich przejawów życia społecznego, kulturalnego, politycznego. No na pewno w telewizji publicznej nie powinno być przede wszystkim przekrzykiwania. To znaczy ja uważam, że powinna być przede wszystkim pewnego rodzaju kultura słowa. I o to muszą dbać oczywiście dziennikarze, to jest podstawa. Natomiast oczywiście też ludzie, którzy są zapraszani, no często to są politycy czy ludzie różnych dziedzin nauki. Jednak powinna telewizja do czegoś zobowiązywać. To znaczy widz powinien wiedzieć, że ta telewizja to jest pewnego rodzaju platforma kulturalna. I ta platforma kulturalna no właśnie nie powinna dopuszczać do chamstwa, dopuszczać do głupoty, dopuszczać do tego typu rzeczy. Na pewno nie powinno się realizować programów, których w jakiś sposób się promuje pewne instynkty, które są takimi najniższymi instynktami, czyli w jakimś sensie wykorzystywać ludzi, którzy są prości, którzy są niewykształceni, którzy powiedzmy, no bardzo, bardzo im imponuje to, że są w telewizji, ale takich mają pewne postawy, które są bardzo dyskusyjne. Wydaje mi się, że takich postaw absolutnie nie należy promować. Została zachwiana taka przede wszystkim granica między tym, co oczywiście wolność jest bardzo nam potrzebna. Bez wolności nie ma sztuki, ale jest różnica między wolnością a dezynwolturą. Jest różnica między wolnością a tanią brawurą. I ja zawsze będę za wolnością słowa, będę zawsze za wolnością sztuki, ale nigdy nie będę za promowaniem tego, co po prostu przyciąga tylko i wyłącznie skandalem i tym, że jest po prostu dyskusyjne.